ile czasu, ile dni spróbuj, uwierzyć mi. Trzeba nie kiepa, sam to w końcu znasz. Problem twój, problem właśnie tylko chodzi o cash. Ale żeby stworzyć grafa, rysunek albo taga, naprawdę trzeba do wyobrażenia sobie maga, trochę fantazji. Przydałoby się też farby, uwagi na hardkorze, by zachować nieobite garby. No i cóż, często bieda tyle potrzeba, by nacieszyć ludzkie oko. Spełnić się mnogo, patrzą wrogo, w bok lepiej niech skierują wzrok na wandali, co łamią nawet płyty ze stali. Przy tamtych są bardzo mali, a sal ma tego dość, że ludzie boją się od tamtych dostać w kość, więc wyjeżdżają do naszych malarzy. Taki przecież nie oparzy, ja to znam, przeciw tobie jest nawet ten miły starszy pan. Zna to cała klika, całe MSP, moja ekipa. Wie też kilka setek ekip, ja przemierzasz Polskę, a że mamy w niej zacofaną ciemną wioskę. Nic na to nie poradzę, tylko tym ludziom zawadzę. I ponieważ ich nie zmienię, tylko usłyszę: dzisiaj chłopcze, to dla twojego dobra. Czyli nic nie płacznę, to wyrazy szacunku dla ludzi po naszej stronie. Łączę, łączę i na razie kończę, kończę. Dla jednych to wyrażenie emocji i dzieło sztuki, dla innych buzzgrow i wandalizm. Ci, którzy nie życzą sobie malowania na murach, od lat poszukują środka impregnującego materiały budowlane. Naukowcy z Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie próbowali znaleźć taką substancję wśród związków krzemoorganicznych. Chodziło o to, by farba nie mogła zwilżyć muru, przeniknąć do środka. Jak wiadomo, bibuła dobrze wchłania krople wody, przy czym sama lekko marszczy się. Na zwykłym papierze do pisania kropla wody utrzymuje się przez moment, potem również zostaje wchłonięta. Z kolei papier nawoskowany lub silikonowy nie przyjmuje wody. Krople leżą na nim aż do wyschnięcia. Tak wygląda porównanie wchłaniania wody przez te trzy materiały. Zwilżalność papieru zależy od tego, czym została zabezpieczona jego powierzchnia. Uzyskanie całkowitej niezwilżalności możliwe jest przez zabezpieczenie jej silikonami. Silikony to są tak unikalne materiały, że dzięki swojej strukturze umożliwiają zastosowanie ich do różnych materiałów. Ponadto można z nich otrzymać gumy silikonowe o bardzo dobrej elastyczności. Znajdują również zastosowanie w elektronice, budownictwie. Natomiast my zastosowaliśmy je jako silikonowe środki do zabezpieczania, do konserwacji zabytkowych materiałów budowlanych. Związki krzemoorganiczne jak gdyby odpychają wodę. To widzieliśmy. Trzeba jednak zabezpieczyć mury przed napisami wykonanymi farbą rozpuszczalnikową lub pisakiem. Należało zatem połączyć dwa różne rodzaje związków, tak by powłoka była odporna na różne farby, a ochrona trwała wiele lat. Odpowiednie dobranie substancji zajęło sporo czasu. Opanowanie technologii produkcji przyniosło sukces. Powstał środek, który zdobył liczne nagrody na międzynarodowych wystawach innowacji i wynalazków w Londynie, Norymberdze, Genewie i w Brukseli. Oraz nagrody Komitetu Badań Naukowych. A gdyby tak w laboratorium wykonać rozpyloną farbą prosty rysunek? Takie rysunki graffiti są plagą ostatnich lat. Z niezabezpieczonego materiału budowlanego nie można ich usunąć. Natomiast środek zastosowany na tą część tablicy, jak widać, zmniejsza zwilżalność powierzchni i farba tworzy oczka, a jednocześnie umożliwia to usunięcie tej farby, przy czym ochronna warstwa specjalnego materiału silikonowego pozostaje i chroni materiał budowlany przez co najmniej kilka lat.
Środek ten przeznaczony jest do zabezpieczania materiałów budowlanych, które nie są pokryte farbą, a więc szczególnie trudnych do oczyszczenia po takim akcie wandalizmu, jakim są rysunki graffiti. Niezabezpieczony materiał można oczyścić najczęściej tylko przez zabieg piaskowania, co związane jest ze zdjęciem co najmniej kilkumilimetrowej warstwy takiego materiału. Natomiast oczyszczenie zabezpieczonego materiału odbywa się łatwo, można zmyć powierzchnię strumieniem wody albo oczyścić gąbką czy szmatką. Jak widać, powierzchnia niezabezpieczona po chwili staje się sucha. Farby nie da się zetrzeć. Potrzebne byłoby kłopotliwe i niszczące mur piaskowanie. Powierzchnia zaimpregnowana jest długi czas mokra, a farbę można zetrzeć gąbką lub silnym strumieniem wody. Jeszcze niedawno takie mury były stale pokrywane napisami i rysunkami. Dziś są czyste. Opracowany przez naukowców środek do zabezpieczania materiałów budowlanych spełnia swoją rolę. Został zastosowany do ochrony wielu obiektów publicznych, m.in. właśnie stacji warszawskiego metra. Środek ten jest już dostępny w handlu. Nasze domy mogą być czyste bez ogromnego nakładu pracy i kosztów. Naukowcy z Instytutu Chemii Przemysłowej opracowali także impregnaty chroniące zabytkowe rzeźby, m.in. wykonane z piaskowca. Nie chodziło tylko o farbę, ale przede wszystkim o niszczące działanie wody. Jak wiadomo, wiele materiałów budowlanych i kamieni używanych przez rzeźbiarzy silnie wchłania wodę. Oto jak zachowują się krople padające na płytki wykonane z gipsu. Doświadczenie w laboratorium pokazuje, ile wody może pochłonąć niewielka kostka gipsowa. Widać, jak obniża się poziom wody w rurce. W instytucie opanowana została stosunkowo tania technologia produkcji substancji zabezpieczających przed wilgocią. Niewidoczne dla oka silikony, a więc związki krzemu, są środkami zapewniającymi całkowitą niezwilżalność większości materiałów budowlanych. Piaskowiec z Egipskiej Doliny Królów i inne bardzo porowate fragmenty skał wcale nie wchłaniają wody. Widać, że kamienie nie zmieniły swojego koloru ani faktury. Środki silikonowe pozwoliły także zaimpregnować niezwykle podatną na działanie wody cegłę mułową oraz kamienne elementy ozdobne, które w stanie niezabezpieczonym chłoną wodę jak gąbka. Dodatkowo uzyskujemy wzmocnienie tych materiałów. Silikonowy środek do konserwacji materiałów budowlanych został wykorzystany do zabezpieczenia tak cennych obiektów jak piękne sukiennice krakowskie i Zamek Królewski na Wawelu, malowniczy zamek w Niedzicy, ceglane mury w Toruniu oraz zabytki w Egipcie, zwłaszcza te zbudowane przed 4000 lat z wrażliwej na działanie wody cegły mułowej. Teraz są już bezpieczne. Z każdym miesiącem wydłuża się lista cennych obiektów, które zaimpregnowane przestają bać się wody. Jeszcze niedawno utrzymanie zabytkowych rzeźb w warszawskim Ogrodzie Saskim pochłaniało ogromne sumy. Dziś cieszą nasze oczy, a ich stan przestał budzić obawy konserwatorów. Dzięki naukowcom, którzy wykorzystali właściwości silikonów, zwiększa się liczba zabytków trwale zabezpieczonych przed szkodliwym działaniem wody.